Thank you. Before I start my presentation, I would just like to answer the question from Gregor Braun. Zanim rozpocznę prezentację, chciałbym udzielić odpowiedzi na wcześniejsze pytanie. Grzegorz Braun. In my opinion, there can be no doubt that there was explosion in this plane. I have education within explosives also. Nie mamy dowodów na eksplozję, mamy wskazówki wskazujące na eksplozję. Ale nie ma wątpliwości, że była to eksplozja. By the science, that there are only two sources of energy that can tear this plane apart. Według praw fizyki mogą być tylko dwa źródła rozpadu kadłuba w ten sposób. For dividing material, it costs energy. Żeby energia mogła rozbić ten kadłub. In this case, it can come either from the speed of the plane. Energia, która jest energią schodzącego samolotu do ziemi. Or from internal energy. Lub też energia dostarczona z zewnątrz. In this case we know the speed of the plane towards the ground was between 10 and 20 meters per second, which is by far too little to break this plane up into such pieces. W przypadku tego samolotu prędkość schodzenia pomiędzy 10 a 20 metrów na sekundę jest zbyt mała, żeby ten kadłub został tak w ten sposób rozbity. So, is there someone who can turn the screen on? I will give a presentation about this vegetation damage. As we can see east of the runway, on the pictures 2 months after the crash, there are the three areas that are very black, like the vegetation has been damaged. Moja prezentacja będzie dotyczyła zniszczeń roślin, które są na wschód od trajektorii tego samolotu. To są trzy takie miejsca. This work is done together with Professor Krzysztof Ciszewski and his group from Georgia University. To jest praca, którą wykonałem razem z profesorem Ciszewskim i jego grupą z Uniwersytetu Georgia. The vegetation damage, and I'll show a picture of this in a second. Before I show this picture, I'll just explain how fuel can disperse from the airplane. Zanim przystąpię do prezentacji, może kilka słów na temat paliwa, które znajduje się w samolocie TU-154 i jego systemu zasilania silniku. Inside the wing you have, and underneath the fuselage you have the fuel tanks. Mamy zbiorniki w skrzydłach i w kadłubie. If the wing breaks, like here, you can see fuel will disperse out. Jeżeli skrzydło zostanie odłamane, paliwo wylewa się ze zbiornika. The release of jet fuel into the air has been studied very intense for the many decades. I sposób wypływu i rozpylenia w powietrzu tego paliwa, jego opadanie na ziemię, jest problemem, który jest rozpatrywany i analizowany od dziesiątków lat. The reason for this is that if a big jumbo jet fully loaded takes off and there are the problems that need to land again, they have to release fuel into the air because the plane is too heavy. Spowodowany jest tym, że w przypadku, jeżeli duży samolot wystartuje i musi lądować w krótkim czasie ponownie, musi opróżnić zbiorniki z paliwem,
że ponieważ jest zbyt ciężki, żeby bezpiecznie lądować. This process is called jettison. Jettison process. This is making small drops of fuel. Ten proces nazywa się procesem jettisona, gdzie paliwo, analiza rozbicia paliwa na bardzo małe cząstki. This, these droplets form a cloud called a plume. I te cząsteczki tworzą chmury, które rozchodzą się razem z wiatrem. This will, under certain circumstances, this can rain to the ground. I przy określonych warunkach ta chmura opada w postaci deszczu na ziemi. This depends on the type of fuel, the temperature in the air, the speed of the plane, and the direction of the wind. Zależy to od bardzo wielu czynników, takich jak temperatura, prędkość samolotu, typ paliwa i kierunku wiatru. Fortunately for us, there are some evaporation normally taking place, because when they dump this fuel into the air, it doesn't rain on us normally. Problem jest mniejszy, ponieważ w trakcie, w Smoleńsku w tym czasie nie pada deszcz. In this case, in Smoleńsk, we can show that there will be the ground hit by this plume, by this rain, such that the small droplets will go farthest and the large droplets are close to where this occurs. W takiej sytuacji większe krople spadają wcześniej na ziemię, natomiast mniejsze krople potrafią przemieszczać się dalej. Because of the relative low height, the evaporation is only like 5 to 15%. Ze względu na wysokość samolotu parowanie dotyczy tylko niewielkiej ilości paliwa, 5 do 10%. Here we see a photo of the area east of the runway 26, 2 months after the crash. Runway is here. I to jest zdjęcie pokazujące dwa miesiące po katastrofie i pokazujące zniszczenia roślinności na wschód od trajektorii samolotu. Here the plane where the crash site is, and this blue graph is, I showed this last year, this is the calculated trajectory of the airplane based on aerodynamics. Na tym slajdzie widać trajektorię zaznaczoną niebieskimi kółeczkami. To jest trajektoria policzona z własności aerodynamicznych samolotu. According to these calculations, at this point, the tip was lost. This is like about 100 meters before the birch tree. Zgodnie z tymi obliczeniami, podczas tych obliczeń założono, że końcówka skrzydła odpada około 100 metrów przed brzozą. So, some of the fuel in this wing will disperse in the air here and blow with the wind in this direction, and you see the blackening here. I zgodnie z tymi obliczeniami reszta paliwa, która znajdowała się w zewnętrznym zbiorniku, wyleciała, została uwolniona i przemieszczała się z wiatrem i widać zaznaczone fioletowym kolorem zmiany w roślinności. At this point, the aerodynamic calculations predict, and this is also in agreement with the vertical acceleration sensor, that the additional part of the left wing was lost. Tu w tym miejscu jest zaznaczony drugi krytyczny punkt, gdzie następuje dalszy rozpad skrzydła i uwolnione zostanie paliwo z kolejnego zbiornika w skrzydle. Again, you see blackening of the vegetation here. I ponownie z kolorem fioletowym zaznaczone zmiany w roślinności na ziemi. We have from Professor Schwartz the estimate of about 700 to 800 kilos of fuel could be released in this area.
Tutaj jest, przewiduje się, że uległo zostało 700 do 800 kg paliwa. Now here, at this third zone, we see very blackened area, and we see some blackening all the distance of 170 meters to the trajectory. To trzecie miejsce, największe, z największymi zmianami, on to obejmuje bardzo dużą, bardzo duży obszar, nawet to z, o długości około 170 metrów. This can be produced by a release of the remaining fuel on board. This would require opening of the fuselage. Taka ilość paliwa mogła, którą przewiduje się, że tam wypłynęła, wymaga raczej już udziału otwarcia zbiornika w kadłubie. So, pod kadłubem dokładnie. If we go to literature, there's the extensive work done here, and I'm utilizing these results from the many references. And here are some of the data. I won't go into detail, but the literature is telling, giving us good information of how these droplets are formed, how many of them are small, how big portion is are larger, and so forth. Glenn pokazał przed chwilą literaturowe, spis literatury dotyczącą tego problemu, ona jest ogromna. Analizowane jest nie tylko ile jest dużych i małych kropli paliwa, które uwalnia się w powietrzu, ale jednocześnie można analizować sposób ich tworzenia się. Now, these experiments are done with a relative small amount of fuel released. The speed of fuel is like 50-60 kilos per second. Here, in this case, the fuel would be, there would be like the tons released within a very short time. Tutaj jest pierwszy z przykładów analizowanych, to jest bardzo szybkie uwolnienie się paliwa ze zbiornika z szybkością 56 kg na sekundę. And this tends to produce larger drops. If you have the huge amount released at once, the drops will tend to be larger. Jeżeli jest uwolnienie bardzo szybkie paliwa ze zbiornika, generowane są i wytwarzane są większe krople tego paliwa. I won't go into detail how this the math is behind the model. I'll just say that this is not my invention. This is taken from the intensive literature and the references you saw. I'm doing this in the exact same way. It's a little more simple here because we can neglect to a large degree the evaporation. Nie będę omawiał dokładnie całego procesu analizy. Jest on wzięty dokładnie i zastosowane te same metody, które zostały opisane w literaturze. Przy czym, tak jak już wcześniej ten powiedział, nie będzie tutaj problemu z parowaniem. Included in this model is also the effect of the velocity, the wind velocity is low when it's near to the ground and it goes up. According to many studies, this is it would be like a velocity curve like this. The higher, the more speed of the wind. Jednocześnie przyjęta tutaj jest sytuacja, że samolot jest nisko nad gruntem i odchodzi. Okay, solving the math behind this, we can predict how long distance does it take for this fuel to go from the speed of the airplane to the speed of the wind, because it has to decelerate. Tutaj będzie analiza będzie dotyczyła prędkości samolotu i wpływu prędkości wiatru i zasięgu wówczas tej powierzchni, która zostanie, na której zostanie rozpylony to paliwo. And not surprisingly, the small droplets will break, will lose their velocity very fast, and the larger one takes a longer distance. You can see this here.
For instance, a 3 millimeter drop of 3 millimeter in diameter takes about 25 meters to reach the ambient airspeed. Zaskakujące jest to, że według tych obliczeń większe krople mają większy zasięg. This can actually explain if the Jameson occurs here, why we have the blackening opposite to the direction of the wind in this point. These are most likely formed by droplets of 2.5 to 3 millimeter in diameter. To wyjaśnia zaskakujące też na tym obrazie, na tym zdjęciu fakt, że to paliwo, część tego paliwa nie poszła w kierunku wiatru, ale z kierunkiem lotu samolotu. Here I show for two different drop sizes the height of these drops. For instance, this 200 micron drop released at 45 meter can travel 170 meters. Krople o średnicy 200 mikronów stworzone na wysokości ponad 40 metrów mogą przemierzyć dystans około 170 metrów. If we were to have fuel reaching 170 meters out from a height of only 15 meters, the droplets have to be very small. This is like 82 microns. Jeżeli zgodnie z tą teorią krople przebyły dystans 170 metrów i miały mniejszą średnicę 72, to musiałyby być uwolnione na wysokości poniżej 20 metrów. So the problem for Miller and Mack are that there will be no fuel, that there are no droplets produced of this size, very very little amount of drops are produced. We know this from the literature. So, for instance, if this jettison occurred, if the plane lost its wing at say 15 meters height, at the farthest distance, at the farthest 1,000 square meters, would only reach about 1.6. Jeżeli w tym wypadku, jeżeli te zależnie od wysokości, na jakiej uwolnione zostały te krople, w zależności od ich wielkości my możemy określić też ilość paliwa, która mogłaby dotrzeć na tą skrajną odległość około 170 metrów. Mamy wyraźną zależność pomiędzy wysokością i ilością paliwa. Now I should say that this blackening of the vegetation can also be caused by the burning in this area. And you will probably hear this from the Russian side. Burning is a good way to get rid of fuel spillage. Rosjanie tłumaczą to wypalaniem tych miejsc, ale wypalanie też jest dobrym sposobem na zlikwidowanie śladów paliwa. If we have a release at say 45 meters, we will have between 100 and 250 kilos reaching this farthest area, just to show the big difference from 15 meters to 45 meter height. I teraz pokażę różnicę w ilości paliwa, która osiąga tą granicę 170 metrów, jeżeli to paliwo uwolnione zostało na wysokości 15 albo 45 metrów. The droplet distributions I showed earlier, these data are taken from literature, they predict that in this region here we would have, assuming that this comes from the central fuel tanks, about 10 tons of fuel released here. About 550 kilo will reach here, and about 90%, 91% in this very black area. Jeżeli uwolnione zostało paliwo z centralnego zbiornika, które ma około 8-10 ton, to pierwszą strefę numer 3 zaznaczoną
na tym slajdzie osiąga tylko 550 kg. Natomiast ta strefa w pobliżu, strefa pierwsza, tam powinno spaść 91%, czyli powyżej 9 ton paliwa. And just measured by the degree of blackening, I find it reasonable that if here is about 800 kilos giving this blackening, okay, this seems reasonable, about 550 kilos here. But this is for you to judge. Oceniając teraz ten pierwszą strefę po złamaniu końcówki, gdzie wiemy, że wypłynęło w tym zbiorniku było maksymalnie 800 kg. Porównując to ze strefą trzecią, widzimy to samo zniszczenie roślinności i widać, że jest to rozsądne przybliżenie. These show basically the same. This is on the scale here is the concentration of fuel in milligrams per gram. Depending on how this fuel is distributed, is it evenly distributed? It would be this case with this factor one. If it's like in lumps, only covering 25% of the area, it would be like here. But the bottom line here is that for heights below 30 meters, the concentration in the soil will be so low that it shouldn't produce such blackening. I tutaj pokazana jest dystrybucja tego paliwa na powierzchni. Pokazany jest przykład na ten ostatni czwarty pokazuje, kiedy to jest całkowite dystrybucja jest po całej powierzchni jednolita lub też jest dystrybucja tak jak w przypadku Smoleńska, to pierwszy wykres, kiedy to są określone i rozdzielone od siebie miejsca. Nie jest to jednorodne propagacja paliwa na powierzchni. If we take a look at the wreckage, we can see that here the parts are missing. This could be from this release of fuel. And parts released here, doing a simple ballistic calculation, they will tend to end up in this region here. And this is where I believe the Polish archaeologists found parts from the fuselage in the ground. Tutaj widać na pierwszym zdjęciu zaginiony fragment tego skrzydła lewego i jeżeli ono zostało zniszczone w tym miejscu, gdzie Glenn przewiduje wypływ paliwa, a tam jest zbiornik, to części tego skrzydła powinny znaleźć się tam, gdzie polscy archeolodzy odnaleźli jeszcze przed miejscem upadku szczątki tego braku. So, I conclude from this that the zones of damaged vegetation agree with the aerodynamic work. They have the area which we would expect from literature, and they can be explained by the topolith flying 75 meters per second in about 45 meters height. Ta analiza zniszczeń roślinności na wschód od pasa 26, zdjęcie zrobione 2 miesiące później, ono współgra i z obliczeniami pokazującymi, że samolot na 45 metrach lecąc z prędkością 75 metrów na zachód. If these zones were to be produced by a plane flying 15 meters, the speed of the plane had to be more than double the speed of the turbulence. Jeżeli to paliwo uwolnione by było na wysokości 15 metrów, to samolot, żeby takie by nastąpiło zniszczenie roślinności, to samolot musiałby mieć prędkość, podwójną prędkość 150 metrów na sekundę. So we have, this is the last slide I'm showing. We have the three independent methods for finding the height of the plane when it was damaged in the air.
The first I showed you was the bottom half. This is shown last year and the year before from the aerodynamics. Predicts about 53 meters plus minus 15 meters. We have this. Yes. Mamy trzy niezależne potwierdzenia wysokości, jaką samolot miał w pobliżu brzozy w ostatnim fragmencie lotu. Pierwsze to prezentowane w ubiegłym roku obliczenia aerodynamiczne, które wskazują, że najniższy punkt trajektorii wynosił 53 metry powyżej poziomu pasa. Then we have the top down. Calculated based on the barometer kite at TAUS 38 and the GPS data and the laws of physics. There's no interpolation, it's like based on laws of physics and math, we can calculate the height is 38 meters going from top and down. Drugie potwierdzenie to prezentowane wcześniej obliczenia danych z GPS zapisanych w TAFSie, które wskazują, że był na wysokości minimalnej 38 metrów nad poziomem pasa. And this agrees with what I just showed you about the vegetation damage, predicting, and this is very conservative, that it was at least 18 meters above runway level when this occurred. So conclusion is, by all three methods, the plane was in free airspace where no obstacles exist when it was damaged. Thank you. Thank you.